Z dość specyficzną reakcją po publikacjach ze Stanów Zjednoczonych mieliśmy do czynienia na rynku. Według danych Departamentu Pracy amerykańska gospodarka w grudniu wykreowała prawie 300 tysięcy nowych miejsc pracy. Dodatkowo poprzednie 2 miesiące zostały zrewidowane w sumie o 50 tysięcy. Także biorąc pod uwagę rewizję i wcześniejsze oczekiwania, tak naprawdę mamy około 150 tysięcy miejsc pracy więcej niż oczekiwano. Natomiast reakcja rynku była bardzo przytłumiona. Na początku rzeczywiście dolar amerykański zyskał na wartości, natomiast później powróciliśmy mniej więcej do podobnych poziomów na eurodolarze, gdzieś w granicach 1,0850. Negatywnym elementem, który pojawił się w tym raporcie z Departamentu Pracy, był fakt, iż wynagrodzenia nie wzrosły o 2,7% rok do roku, a o 2,5% w relacji miesiąc do miesiąca nie zmieniły się. To jest oczywiście ważny czynnik, jeżeli chodzi o rynek pracy. To jest bardzo ważny czynnik, jeżeli chodzi o inflację, bo głównie w gospodarkach rozwiniętych inflacja jest kreowana poprzez wyższe koszty pracy, poprzez sektor usługowy. Natomiast wydaje się, że to nie jest wystarczający czynnik, żeby ten raport nazwać neutralnym. On ogólnie był dobry i to nie tylko ze względu na silną kreację nowych miejsc pracy, ale również między innymi na podstawie ankiet w gospodarstwach domowych wiemy, że bezrobocie pozostało na stałym poziomie 5%, natomiast wzrósł wskaźnik partycypacji zawodowej, czyli stosunek tych, którzy mają pracę i szukają jej, do całości populacji w wieku produkcyjnym. To oznacza, że większa ilość Amerykanów wraca na rynek pracy, to również powinno oznaczać większą konsumpcję, to również powinno oznaczać wyższy wzrost gospodarczy. Także te dane tak naprawdę są dobre i one powinny zbliżać rezerwę federalną do podniesienia stóp procentowych, a nie ją od tego ruchu oddalać. Także być może cały czas jeszcze kwestie Chin stanowią dość silny czynnik, który przeszkadza między innymi dolarowi do aprecjacji. Natomiast w kolejnych dniach, jeżeli sytuacja w Chinach się uspokoi, powinniśmy widzieć więcej dowodów na to, że amerykańska gospodarka jest silna, a przez to powinniśmy również widzieć jednak powrót do silniejszego dolara. Natomiast jeżeli chodzi o rynek polski, tutaj nie widzimy większych zmian. Na dobre dane mieliśmy tylko chwilową reakcję na euro złotym, zejście w okolice 4,34. Natomiast później, gdy eurodolar powrócił do okolic sprzed publikacji danych, gdy giełdy za oceanem również znacznie wyhamowały oczekiwane wzrosty na kontraktach terminowych, wtedy złoty znowu wspiął się, czy raczej euro złoty wspiął się w okolice 4,35, sugerując cały czas słabość krajowej waluty. Jeżeli chodzi o kolejne dni, to w przypadku, gdyby sytuacja w Chinach się poprawiła, powinniśmy jednak widzieć umocnienie złotego, natomiast jeżeli ona nie będzie się poprawiać już lub się będzie pogarszać, no to oczywiście perspektywy złotego są słabe, no a w skrajnym przypadku, czyli dalszego zamieszania na rynku kapitałowym czy walutowym w Chinach, możemy widzieć jeszcze wyższe odczyty na euro złotym czy na dolar złotym.